Tydzień temu miałem problem z wyjściem tutaj. Postanowiłem, że tego problemu już nie ma. Dzisiaj zapadłem się samego siebie i wyszedłem, żeby wam opowiedzieć świadectwo, które mi się przydarzyło. Kiedy jechałem do Stargardu z Warszawy, kupiłem bilet na pociąg do Stargardu przez Kutno, czyli dwuczłonowy bilet, przez Bydgoszcz i do Stargardu. Wsiadłem do pociągu, no i w Kutnie z nieznanych mi okoliczności zobaczyłem, że Kutno mi, no tam miałem wysiąść się, przesiąść. No i przyszło do mnie, co robić. Gdzieś zagadałem się w telefonie, coś się działo, to było ponadnaturalne. Nie rozumiałem tego. Poszedłem do konduktorek, tam były konduktorki w tym pociągu, a wiedziałem, że konduktorki, bo widziałem je na peronie wcześniej. Nawet z dwoma nawiązałem kontakt. Taki po prostu grzecznościowy. Wchodzę do przedziału i mówię do nich, że tak się stało, że przejechałem dalej. Co teraz robić? No, pokażę pan te bilety. No wie pan, będzie pan musiał zapłacić mandat, ale nie ukaramy pana. Bo teraz pan jedzie nielegalnie tym pociągiem, ponieważ pociąg jest inaczej wykupiony. Ale niech pan jedzie, my takie nie jesteśmy. Ja mówię, jak mogę się odwdzięczyć? Nie, nie trzeba. Ja mówię, ale mam coś, co wy potrzebujecie. Ale nie trzeba. Ja mówię, ale ja naprawdę mam coś, co wam pomoże. Wiecie, w końcu mówię, słuchajcie, ja się zajmuję uzdrowieniem. A jak uzdrowieniem? Mówię, może macie jakiś ból na ciele, albo ja mam tarczycę. I kiedy pani konduktor powiedziała, że ma tarczycę, to ja mówię, to może położę rękę. Ja mówię, powiem parę słów. Wiecie, wtedy poczułem taką niesamowitą obecność Bożą. To było takie napełnienie, że kiedy położyłem tą rękę, to ona już mnie parzyła. Kiedy ta ręka spoczęła na tarczycy tej kobiety, to ona się zapaliła wręcz. Obecność Boża ją tak mocno dotknęła, że w ogóle ta obecność Boża się wypełniła całym tym przedziałem. To było tak ponadnaturalne. Ona wiedziała, że to Bóg. Ja nawet nie musiałem mówić, bo ja nawet nie powiedziałem, że to w imieniu Jezusa. Ja po prostu położyłem rękę i mówię, że uwalniam moc do pełnego uzdrowienia. I ona została uzdrowiona, ale to się tak nie skończyło. Dlatego, że za chwilę mogłem głosić tym dwóm osobom Ewangelię. I one przyjmowały. Powiedziałem im, że powinny przyjąć Ducha Świętego. I nagle, słuchajcie, stacja jakaś, one muszą wyjść, to ja z grzeczności nie wiem, co mam robić, wychodzę z tego przedziału i poszedłem, usiadłem u siebie. Ale jedna z pani konduktorek, nie dało jej to spokoju, przyszła do mnie, usiadła naprzeciwko mnie, tam w tym pociągu, siedzi i zaczyna ze mną rozmawiać. Mówi, no wie pan, ja jeszcze potrzebuję modlitwy. Jeszcze chcemy rozmowy. Ja mówię, no dobra, no to zacząłem z nią rozmawiać, zacząłem się o nią modlić. Ona przyjęła Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to nie koniec. Pomodliłem się jeszcze chwilę i mówię, teraz ochrzcie Duchem Świętym. Ona nagle zaczęła modlić się językami. Ale mówi, ale moja koleżanka też chce. To ja mówię, dobra. Co ja mówię, akurat miałem komuś do odpisania, coś mówię, to niech pani tam idzie do przedziału, a ja zaraz przyjdę. Oczywiście ona poszła, ja się pomodliłem. I mówię, Boże, pomodliłem się, to komuś tam na coś odpisałem, poszedłem do przedziału. Ona była bardzo zadowolona, że ja wszedłem. Ta druga, ta już była napełniona Duchem Świętym, zaczęła jej to wszystko opowiadać. Kiedy ja tamtą kobietę dotknąłem, zacząłem się nią modlić, przeprowadziłem ją przez modlitwę, wyznała Jezusa Chrystusa i narodziła się z Ducha Bożego. Zacząłem ją uwalniać, łzy, płacz, nagle patrzę, ona w ogóle wyznaje, ale to było takie wyznanie, była taka szczerość, taka pokuta, że widziałem w tym całkowite prowadzenie. Duch Święty w ogóle mi wysłał do tych kobiet, zrobił to w ponadnaturalny sposób. Nagle ta kobieta, mogę się o nią, też młodzi się języka. Mamy dwie siostry. Mam tutaj zdjęcie tych osób.
ponieważ wysiedliśmy w Poznaniu na peronie i uwieczniłem tą chwilę, zostawiłem im kontakt, ale one nie mają Facebooka, więc po tym, że tak się stało, postanowiłem, że zrobię wizytówki, nigdy więcej nie zostawię człowieka bez możliwości kontaktu i to jest taki mój następny krok. Mam tutaj zdjęcie z tymi kobietami na peronie, może tak nie widać, ale możecie to z daleka zobaczyć. Słuchajcie, ta świadectwo się jeszcze nie skończyło, bo ja wam powiem, że to był zbieg zdarzeń. Później nagle wysiadam w Poznaniu, one powiedziały, to nie, teraz w Poznaniu pan musi kupić bilet do Stargardu. No to idę do kasy, a Duch Święty mówi, wyjmij te bilety i daj w okienku. Ja mówię, dobra, wyjmuję, daję te bilety w okienku. Wiecie, co się okazuje? Że bilet był prawidłowy. Bilet był przez Poznań, a nie przez Bydgoszcz. Jedynie, co w kasie mi zrobili, to wymienili mi miejscówkę. I godzinę czasu, tylko dłużej podróżowałem, niż było to zaplanowane. To był doskonały plan Boży, od samego początku. Kobieta w Warszawie, sprzedając mi bilet, już wtedy się pomyliła. Czy ona się specjalnie pomyliła, ja w to nie wierzę. Ja wierzę w to, że ten plan był doskonały, bo gdyby tak się nie stało, nie mógłbym się znaleźć w przedziale z tymi kobietami. Całkowite prowadzenie Boże. I tym właśnie nie podzieliłem się tydzień temu z wami, więc dzisiaj się dzieje. Podzielimy.